Dobra, no to już sobie wstępnie powiedzieliśmy, jak to z tą tarczycą jest, natomiast bardzo często wygląda to tak, że pacjent właśnie idzie do lekarza, mówi, że się czuje źle. Rzeczywiście wyniki badań wskazują na to, że no nie do końca ta tarczyca funkcjonuje prawidłowo, a lekarz mówi, że no tak, wszystko jest tak, jak być powinno z tą tarczycą, no i wtedy ten pacjent wygląda mniej więcej jak ten Joker tutaj na obrazie, więc pamiętajcie, że jeśli rzeczywiście coś Was niepokoi, to szukajcie, drążcie, bo zdrowie macie tylko jedno i jeśli nie zadziałacie właśnie w porę, no to ta niedoczynność tarczycy może się rozwinąć w taką jawną niedoczynność tarczycy i wtedy się pojawiają niestety problemy i ten stan zdrowia ulega pogorszeniu, tak? Więc zawsze sprawdzajcie, jak to u Was wygląda i jeśli wyglądacie tak jak ten Joker tutaj na obrazie, to szukajcie dobrego lekarza endokrynologa, najlepiej z polecenia, który też tak modnie podchodzi holistycznie właśnie do leczenia i patrzy na pacjenta całościowo, a nie tylko na jeden wybrany fragment organizmu. Jeśli chodzi o Hashimoto, to niestety z roku na rok bardzo znacząco wzrasta nam liczba chorych. Na pewno wiecie i wśród swoich znajomych macie coraz więcej znajomych, którzy rzeczywiście tutaj z różnego rodzaju problemami z tarczycą się zmagają, czy to właśnie z Hashimoto, czy z chorobą Gravesa-Bassetowa, czy właśnie z samą niedoczynnością tarczycy, choć rzadko ta niedoczynność tarczycy sama w sobie występuje. Najczęściej właśnie jest to pokłosie rozwijającej się choroby Hashimoto, która być może jeszcze nie do końca została zdiagnozowana. Jeśli chodzi o Hashimoto, to wiadomo, że jest to choroba autoimmunologiczna tarczycy, tylko że my musimy pamiętać, że tarczyca jest niejako miejscem ataku układu odpornościowego, a nie jest ona winna sama w sobie. Zdarza się, że lekarze mówią, no to ja pani wytnę tą tarczycę i już Hashimoto nie będzie. No owszem, Hashimoto nie będzie, bo tarczycy nie będzie, ale to wcale nie oznacza, że nie pojawi się żadna inna choroba autoimmunologiczna. Bo problem jest taki, że właśnie tutaj, jeśli mamy już do czynienia z jedną chorobą autoimmunologiczną, to może się rozwinąć druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, dziesiąta, piętnasta, bo choroba autoimmunologiczna to nie jest choroba tylko właśnie jak w przypadku Hashimoto, samej tarczycy, tylko to jest już problem z naszym układem odpornościowym, że ten układ odpornościowy nie potrafi rozróżnić tego, że to jest jego własna komórka, której nie powinien atakować, a powinien atakować wirusy, bakterie czy grzyby i właśnie zaczyna atakować swoje własne tkanki, organy, więc jeśli się jednym organem znudzi, no to nie będzie miał żadnego problemu, żeby zainteresować się kolejnym, tak? Dlatego mówi się, że w porę niezaordynowane leczenie dietoterapeutyczne choroby autoimmunologicznej może doprowadzić do tego, że pojawi się właśnie kolejna. Bardzo często z Hashimoto współwystępuje celiakia, stąd też właśnie takie ogólne zalecenia mówiące, że jednak w przypadku Hashimoto, w przypadku chorób autoimmunologicznych ten gluten warto eliminować, tak? Ale równie często współwystępuje również cukrzyca typu pierwszego, reumatoidalne zapalenie stawu, choroba Addisona, toczeń, więc tutaj naprawdę warto szukać i warto sprawdzać, co się w tym naszym organizmie dzieje. Bardzo wiele pacjentek i pacjentów, którzy cierpią na chorobę Hashimoto, mają również przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, co powoduje, że z czasem rozwija się taki jawny nieżyt żołądka i rzeczywiście tutaj stan zapalny w tym żołądku się pojawia, co znowu potęguje kolejne problemy i konieczność chociażby właśnie stosowania zastrzyków z witaminy B12, więc jak już mamy jedną chorobę autoimmunologiczną, to warto by było jednak zmienić swój styl życia, żeby zapobiec pojawieniu się kolejnej autoimmunologii. No i mówiąc o Hashimoto, musimy również sobie powiedzieć, że mamy coraz częściej do czynienia z tak zwanym seronegatywnym Hashimoto, czyli teoretycznie przeciwciał nie ma, tarczyca jeszcze funkcjonuje jako tako, tak? Chociażby TSH jest jeszcze w miarę okej, o czym sobie powiemy za momencik, a w T3 i w T4 są w porządku, natomiast my czujemy już, że rzeczywiście coś się z tą tarczycą nie dzieje, tak jak się powinno dziać. No i tutaj, jeśli chodzi o to seronegatywne Hashimoto,
to być może dochodzi do tego, że te przeciwciała pojawiły się na chwileczkę, bo chociażby przeciwciała anty-TG, czyli przeciwciała przeciwko tyroglobulinie delikatnie wzrastają, one się mogą pojawić na chwilę, a później spadają i one mogą się pojawiać tak okresowo, a może być też tak, że są jeszcze jakieś inne przeciwciała, których do tej pory nie poznaliśmy, a które się okaże, że będziemy w stanie zbadać za 10 czy za 15 lat. Musicie pamiętać, że tutaj zawsze potwierdzeniem choroby Hashimoto jest USG tarczycy. Tak, to USG nam pokazuje, czy coś z tą tarczycą dzieje się nie w porządku, czy też nie. Tak naprawdę USG tarczycy warto wykonywać co najmniej raz na 2 lata, jeśli nie mamy żadnych problemów z tarczycą. Wiadomo, że jeśli już się pojawią zaburzenia, czy to Hashimoto, czy właśnie niedoczynność tarczycy, to warto badać to USG co najmniej raz w roku, profilaktycznie raz na 2 lata, no bo jeśli właśnie pojawi się ta choroba Hashimoto, widzimy już, że tarczyca jest rzeczywiście malutka, to nie wiemy, czy mamy osobę, która się po prostu urodziła z małą tarczycą, czy właśnie w przebiegu choroby Hashimoto doszło już do znacznej degradacji tkanki tarczycy i ta tarczyca zmniejszyła znacznie swoją objętość. Więc tutaj zawsze sprawdzamy, jeśli chodzi o taką normę objętości dla tarczycy, no to mówi się, że tak co najmniej dla kobiet dobrze, gdyby to było 12 ml do 18, chociaż zdarza się, że powiedzmy małe panie mogą mieć tą tarczycę troszeczkę mniejszą, tak, czy powiedzmy 10 ml, ale na pewno kobieta, która ma lat 30, 35 czy 40, nie powinna mieć tarczycy wielkości 5, 6 czy 8 ml, bo takie małe tarczyce mają dzieci. Dla mężczyzn te normy na objętość tarczycy są troszeczkę większe, u mężczyzn zazwyczaj tak od 15 do 25 ml ta tarczyca objętości powinna mieć. Natomiast co jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę w USG, to, że absolutnie nie powinna być obniżona echogeniczność. Jeśli echogeniczność tarczycy jest obniżona, to już to sugeruje, że właśnie na tarczycy jakiś proces zapalny się pojawił. Na tarczycy też nie powinno być żadnego włóknienia i nie powinno być żadnych problemów z przepływem, tak? Więc tutaj, jeśli już mamy adnotację, że na przykład jest obniżona echogeniczność, czy że miąższ tarczycy jest niejednorodny, a lekarz radiolog czy endokrynolog, w zależności od tego, kto to USG będzie wykonywał, nie powie nam, że jakiś stan zapalny na tej tarczycy jest, to te właśnie adnotacje powinny budzić wasze tutaj zaciekawienie i sprawdzenie, co z tą tarczycą się dzieje. Za każdym razem, jeśli cokolwiek będzie wspomniane, tak, w opisie USG musi być napisane, czy tarczyca jest jednorodna, czy jest echogeniczność zachowana, czy są jakieś zmiany zwłóknieniowe na tej tarczycy, bo później, jeśli na samym początku nie zauważymy, że z tą tarczycą dzieje się cokolwiek złego, no to będziemy mieli dziurawą tarczycę jak ser szwajcarski. Więc tutaj sprawdzajcie raz na 2 lata jako takie badanie profilaktyczne, tak samo jak kobieta powinna robić USG piersi czy cytologię, tak samo właśnie to USG tarczycy warto tutaj w swoim kalendarzyku jako właśnie tą checklistę sobie zaznaczyć, żeby gdzieś to regularnie wykonywać. Zdarza się również tak, że mamy delikatnie podwyższone przeciwciała, tak, czyli to anty-TPO w normie do 34 jest na przykład na poziomie 36, a w obrazie USG jeszcze nie ma żadnych zmian. To nam już sugeruje, że ten układ odpornościowy właśnie zaczyna się interesować tą tarczycą i to już jest ostatni dzwonek, żeby zahamować tą nadmierną aktywność układu odpornościowego, żeby właśnie on nam tej tarczycy nie zaczął niszczyć. Więc jeśli już mamy tak, że delikatnie te przeciwciała są podwyższone, to musimy monitorować co 3, co 6 miesięcy i sprawdzać właśnie, jak wygląda tutaj miano tych przeciwciał, czy one są wysokie, czy już wróciły do normy, czy właśnie tutaj jednak te wyższe przeciwciała się utrzymują, to wtedy bezwzględnie trzeba na bieżąco sprawdzać właśnie co pół roku czy co roku USG tarczycy, żeby zobaczyć, czy coś w tej tarczycy się nie zmienia. Zdarza się czasami tak, że przeciwciała są podwyższone delikatnie, jeśli mamy do czynienia z inną chorobą autoimmunologiczną, więc tutaj też trzeba było tą diagnostykę wtedy rozszerzyć.
No jeśli chodzi o chorobę Hashimoto, to Hashimoto tak naprawdę samo w sobie nie powoduje niedoczynności tarczycy. Tak jak już mówiłam, Hashimoto nie równa się niedoczynność tarczycy, bo jest wiele pacjentek z Hashimoto, które mają właśnie tak zwaną eutyreozę, czyli tarczyca pracuje w porządku, a pomimo tego gdzieś tam to miano przeciwciał czy delikatnie obniżony echogeniczność tarczycy u nich występuje. Natomiast w toku tak jakby przebiegu choroby autoimmunologicznej, jaka jest choroba Hashimoto, doprowadza to do tego, że właśnie ten miąższ tarczycy ulega znacznej degradacji, ta tarczyca się zmniejsza, co powoduje, że nie jest ona w stanie wytwarzać odpowiednich ilości właśnie hormonów tarczycy, tyroksyny i trójjodotyroniny, więc im dłużej Hashimoto trwa, tym w pewnym momencie, jeśli nic z tym nie robimy, ta niedoczynność tarczycy może się jednak pojawić. Zdarza się też tak, że w przebiegu choroby Hashimoto pojawia się nawet nadczynność tarczycy, z racji tego, że może dochodzić do takiego masywnego rozpadu tej tarczycy, no i ten masywny rozpad tarczycy powoduje, że uwalnia się z niej bardzo duża ilość zgromadzonych hormonów tarczycy, więc tutaj warto sprawdzać, jak to te wyniki badań na bieżąco wyglądają, w szczególności jeśli mamy takie skaczące TSH, tak? Tutaj wiadomo, że jeśli pacjentka dostaje diagnozę choroby Hashimoto, no to jednak dochodzi do tego, że początkowo, jeśli już doszło do jakichś problemów z wytwarzaniem hormonów tarczycy, to jest ciężko je wyrównać, tak? Trzeba zmieniać dawki, modyfikować, 5 dni jedna dawka, 2 dni inna dawka, więc tutaj warto te badania robić tak co 6 tygodni w początkowym etapie, z racji tego, że tyle mniej więcej wynosi odbicie to TSH i zmiana na poziomie przeciwciał, żeby móc właśnie efektywnie dobrać tutaj leczenie do stanu naszego pacjenta. No jeśli chodzi o takie znaki alarmujące, które powinny tutaj gdzieś nam zapalić lampkę ostrzegawczą i skusić nas do tego, żeby gdzieś tam poszukać problemów z właśnie funkcjonowaniem, z funkcjonującą tarczycą, no to przede wszystkim takim pierwszym objawem u kobiet jest wypadanie włosów i to ma dwutorowe działanie, tak? Przede wszystkim na to wypadanie włosów będzie miał wpływ niedobór hormonów tarczycy, to raz, a dwa jednak niedobór hormonów tarczycy powoduje, że w żołądku nie wytwarza się optymalna ilość gastryny. Gastryna to jest taki hormon, który właśnie stymuluje nam żołądek do produkcji kwasu solnego. Jeśli nie mamy optymalnej ilości kwasu solnego, to z jednej strony nie jesteśmy w stanie właśnie przyswajać żelaza, więc zaczyna się pojawiać anemia z niedoboru żelaza, obniża się znacząco poziom ferrytyny, a to ferrytyna właśnie tak poniżej 50 powoduje, że włosy zaczynają lecieć garściami dosłownie, a z drugiej strony niedobór gastryny, niedobór kwasu solnego w żołądku powoduje też, że nie aktywuje się czynnik kastla, który transportuje nam witaminę B12 z żołądka do jelit, gdzie może być ta witamina wchłonięta, więc oprócz tego, że pojawia się w przebiegu niedoczynności tarczycy właśnie anemia z niedoboru żelaza, to pojawia się również anemia z niedoboru witaminy B12 czy kwasu foliowego i często w morfologii w takich początkowych etapach nawet nie widać żadnych zaburzeń, tak? Bo w morfologii najczęściej zmiany się pojawią dopiero w momencie, kiedy ten niedobór trwa około 5 lat. Więc warto tutaj zwracać uwagę chociażby na to, jak wygląda MCV, MCH czy MCHC, bo one mogą nam wcześniej zobrazować takie początkowe właśnie stany niedoboru, czy to żelaza, czy witaminy B12, pod warunkiem, że nie ma tej anemii mieszanej. Dodatkowo takim znakiem alarmującym powinny być również częste przeziębienia. Tak? Tutaj bardzo często pacjentki w takim początkowym etapie choroby Hashimoto bardzo często chorują, w szczególności w sezonie jesienno-zimowym. Ledwo skończą jedno przeziębienie, zaraz zaczyna się kolejne i kolejne i kolejne. Jest to też spowodowane tym, że jednak ten układ odpornościowy nie pracuje optymalnie, tak? Bo on zamiast właśnie chronić nas przed wirusami chociażby, no to zajmuje się degradacją tkanki i tarczycy, a nie właśnie tym, czym powinien się na co dzień zajmować. Bardzo często dochodzi również do tego, że pacjentki z niedoczynnością tarczycy latami są leczone na depresję, na zaburzenia
nastroju, a okazuje się, że to wcale nie była depresja czy zaburzenie nastroju, tylko właśnie był to niedobór hormonów tarczycy. Niedobór hormonów tarczycy może powodować takie gwałtowne zmiany nastrojów, nawet stany lękowe, więc tutaj warto sprawdzić, czy przypadkiem, jeśli przyjmujecie jakiekolwiek leki albo jeśli macie zaburzenia, to czy przypadkiem właśnie nie dochodzi do tego niedoboru hormonów tarczycy, nawet jeśli TSH jest w normie, o czym będziemy sobie mówić za sekundkę. Takim bardzo charakterystycznym objawem też problemów z tarczycą jest właśnie uczucie zimna, przede wszystkim zimne stopy, zimne ręce, zimne uszy, zimna końcówka nosa, czy problemy z termoregulacją, czyli jest na dworze gorąco, a nam jest zimno, albo jest zimno, a nam jest gorąco, uderzenia gorąca, bo też tutaj może tak jakby problemy z tarczycą najczęściej później doprowadzają do tego, że pojawiają się problemy właśnie z gospodarką również hormonalną. Warto też zwrócić uwagę na taki niekontrolowany wzrost wagi. Tutaj pacjentki często skarżą się na to, że nie minęły 3 miesiące, a one nagle mają plus 10 kg do góry albo nagle też bardzo szybko chudną, bo właśnie jeśli chodzi o hormony tarczycy, to one są przede wszystkim odpowiedzialne za tempo przemiany materii, więc jeśli ilość hormonów tarczycy się zmniejsza, no to automatycznie zmniejsza się też tutaj podstawowa przemiana materii, tak? I te pacjentki pomimo tego, że jedzą tyle samo, no to może ta waga gdzieś tam delikatnie wzrastać, a jeśli mamy z kolei właśnie nadczynność tarczycy, no to ta waga może gwałtownie spadać i to nie tylko wtedy spada tkanka tłuszczowa, ale spada również tkanka mięśniowa, tak? Bo nadmiar hormonów tarczycy będzie miał działanie kataboliczne. Tutaj pacjentki, które gdzieś tam mają problemy z tarczycą, często skarżą się też na problemy z energią, takie przewlekłe zmęczenie, potrzeba dużej ilości spania albo rano wstaje i czuje jakby ktoś się ją walnął obuchem w głowę. Pierwsze co, to trzeba wypić kawę, ale w sumie jak się tą kawę wypije, to i tak nic nie zmienia. Generalnie takie uczucie osłabienia, niechęci może występować. Bardzo często właśnie waha się TSH, może być tak, że jest wysokie, później jest w normie, później znowu jest wysokie, później jest w normie, później jest bardzo niskie, więc tutaj warto obserwować, jak to wygląda na przestrzeni czasu. Najczęściej właśnie pojawiają się również problemy z jelitami i problemy z trawieniem, co dodatkowo jeszcze potęguje problemy z niedoczynnością tarczycy. Tutaj właśnie ze względu na to, że nie wytwarza się optymalna ilość gastryny, nie wytwarza się optymalna ilość kwasu solnego, więc przede wszystkim nie trawi się nam optymalnie białko w żołądku, ale ten optymalny poziom kwasu solnego w żołądku jest konieczny też do tego, aby w dwunastnicy poszedł sygnał do wątroby, do trzustki, żeby one wydzieliły optymalną ilość enzymów trawiennych. Więc jeśli nie mamy dobrego poziomu kwasu solnego w żołądku, no to tutaj nie będzie optymalnego sygnału do trzustki i właśnie do wątroby. One nie wydzielą tyle enzymów trawiennych, ile powinny wydzielić i może się pojawiać właśnie problem z tym, że to jedzenie zalega w jelicie cienkim. Jak zalega w jelicie cienkim, no to może dochodzić do tego, że pojawi się SIBO, czyli właśnie przerost bakterii w jelicie cienkim, więc te bakterie będą to jedzenie fermentować, będą się pojawiały gazy, brzuch będzie puchł, będą się pojawiały wzdęcia. No i tak naprawdę wszystko to, co się dzieje z jelitami, z naszym przewodem pokarmowym, będzie miało również swoje zobrazowanie na skórze, tak? Mogą się pojawiać jakieś wypryski, jakieś zmiany atopowe, jakiś trądzik ciężki do leczenia. Bardzo często też może się pojawiać refluks, bo to wyższe pH w żołądku będzie doprowadzało do tego, że nie będzie się wydzielać w optymalnych ilościach właśnie ten zwieracz przełyku nie będzie się domykał, więc będzie dochodziło do zarzucania tej kwaśnej treści pokarmowej do góry, a dodatkowo jeszcze takie wyższe pH w żołądku, bardziej w kierunku neutralnym, a nie silnie kwasowym, powoduje, że może się rozrastać bakteria Helicobacter pylori, która z kolei może doprowadzać z czasem właśnie do
pojawienia się stanów zapalnych tego żołądka, a nawet do wrzodów i nowotworu żołądka. Więc tutaj warto zwracać na to uwagę. To są takie znaki alarmujące, które powinny nas skusić do tego, żeby jednak sprawdzić, czy przypadkiem te nasze objawy, z którymi żyjemy sobie już ileś lat, nie są spowodowane właśnie niedoborami hormonów tarczycy. No i jeśli chodzi właśnie tutaj o diagnostykę, to tak jak już wcześniej mówiłam, ta diagnostyka powinna obejmować przede wszystkim pełną trójkę tarczycową. Zawsze badamy TSH, zawsze badamy FT3, zawsze badamy FT4, bo nawet jeśli lekarz nam zleci TSH i FT4, to my nie widzimy, ile jest tego aktywnego hormonu tarczycy. Tak? To trójjodotyronina jest tym aktywnym hormonem tarczycy, który odpowiada nam za właśnie te wszystkie pozytywne aspekty funkcjonowania tarczycy. Jeśli nawet mamy optymalny poziom TSH, FT4, a nie będziemy mieli optymalnej ilości FT3, to pomimo teoretycznego unormowania tarczycy, my dalej możemy odczuwać objawy niedoczynności tarczycy. Tak? I tutaj, jeśli chodzi o TSH, to TSH dla młodych, zdrowych osób nie powinno być wyższe niż 1,5, a 2. No i tutaj na przykład właśnie jeśli chodzi o lekarzy, no to dla lekarza endokrynologa często u młodej osoby TSH na poziomie 3 jest jeszcze w porządku, a dla lekarza już ginekologa TSH powyżej 1,5 może doprowadzać właśnie do poronienia, więc ginekolodzy jednak zalecają, żeby to TSH było niższe, tak? Więc tu TSH to tak 1,5, maksymalnie 2. Natomiast jeśli chodzi o te wolne hormony, czyli FT3 i FT4, to wolne hormony powinny zawsze stanowić 50% normy laboratoryjnej. Czyli jeśli mamy chociażby normy od, wymyślę teraz, od 12 do 22, no to odejmujemy od górnego zakresu dolny zakres, czyli 22 minus 12 mamy 10, dzielimy to 10 na pół, i dodajemy do tej 12, czyli minimum powinno być 17. Jeśli nie chce Wam się tego obliczać w głowie czy ręcznie, wystarczy sobie wpisać w doktora Google kalkulator FT3 i FT4 i sprawdzić, jak ta właśnie procentowo ilość wolnych hormonów się kształtuje. I musimy pamiętać, że taki jednorazowy wzrost TSH wcale nie oznacza, że z tą tarczycą się dzieje coś nie w porządku, bo TSH jest takim parametrem, który ulega bardzo dużym fluktuacjom w ciągu nawet kilku dni, w zależności od tego, ile śpimy, ile jemy, ile trenujemy, czy się zestresujemy. I ono może czasami wzrastać niezależnie od pracy tarczycy, bo TSH jest hormonem, który jest produkowany przez przysadkę mózgową, a nie przez samą tarczycę. Natomiast jeśli mamy taki obraz, że TSH jest ok, FT3 jest też powyżej 50% normy laboratoryjnej, natomiast FT4 jest troszeczkę niższe, mamy 30, 35 czy 40%, to najczęściej świadczy to albo właśnie o takim niedożywieniu, bardzo często taki obraz występuje u osób z zaburzeniami odżywiania, a czasem właśnie świadczy to również o niedoborach jodu, tak? I tutaj nie diagnozujemy wtedy absolutnie żadnej niedoczynności tarczycy. Z kolei jeśli mamy FT3 i FT4 poniżej tych 50%, a TSH jeszcze jest powiedzmy na poziomie 2,5, 3, 3,5, czyli już nam nieznacznie wzrasta i powtarzamy badania za 3 miesiące i dalej się to utrzymuje, powtarzamy za kolejne 3 miesiące i to TSH jest jeszcze delikatnie wyższe, a wolne hormony się obniżyły, no to to już może sugerować, że rzeczywiście z tą tarczycą dzieje się coś nie w porządku i trzeba by było skonsultować się z lekarzem endokrynologiem, bo najczęściej takie wyniki właśnie sugerują subkliniczną niedoczynność tarczycy, która później może się w jawną niedoczynność rozwinąć. Zdarza się też tak, że TSH mamy w porządku, FT4 też jest powyżej 50% normy laboratoryjnej, a FT3 jest niższe. To z kolei sugeruje nam wtedy problemy z konwersją właśnie tej nieaktywnej cząsteczki T4 do aktywnej, czyli do T3.
I tutaj jeśli chodzi o konwersję, no to żeby konwersja mogła zachodzić, czyli żeby ten nieaktywny hormon mógł się przekształcać w aktywny, to przede wszystkim musimy mieć sprawne jelita, musimy mieć sprawną wątrobę, nie możemy mieć żadnych niedoborów składników odżywczych i nie możemy się nadmiernie stresować, bo przy nadmiernej ilości stresu dochodzi do tego, że T4, czyli tyroksyna, nie przekształca się w trójjodotyroninę, tylko przekształca się w odwrotną trójjodotyroninę, w tak zwane RT3. RT3 ma dokładnie taką samą budowę cząsteczkową jak T3, przyłącza się do tych samych receptorów, ale nie wywołuje tego efektu biologicznego. Ona tak jakby nam blokuje receptory i powoduje, że pacjentka właśnie nadal może odczuwać objawy niedoczynności tarczycy. A jak mamy taką panią z niedoczynnością tarczycy, która zaczyna tyć, no to co taka pani najczęściej robi? Zaczyna więcej trenować, zaczyna mniej jeść, co powoduje, że właśnie organizm jest w bardzo dużym stresie i jeszcze bardziej potęguje tu problemy z tarczycą. Więc jeśli chcemy wyrównać niedoczynność tarczycy, która występuje, to bezwzględnie powinno być to zero kaloryczne. Tak, nie powinniśmy gwałtownie obcinać kaloryczności, bo często takie zbyt duże obcinanie kaloryczności powoduje, że zaczyna nam szaleć kortyzol. Kortyzol upośledza nam wrażliwość tkanek na działanie insuliny, może się przyczyniać właśnie do insulinooporności, tak samo jak niedobór hormonów tarczycy może się przyczyniać do insulinooporności, która z kolei też może być problematyczna, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, a dodatkowo też nadmiar kortyzolu powoduje, że pacjentki po prostu puchną, tak? Są jak taka bańka wstańka. Mówię, że pacjentki, no bo jednak niedoczynność tarczycy jeszcze dalej w większej części dotyka pań niż panów. Oczywiście u panów te objawy będą podobne. Chociaż raz na jakiś czas, czyli przynajmniej raz w roku, warto by było też badać przeciwciała anty-TPO, anty-TG i antytraby, żeby właśnie uchwycić, jak te przeciwciała się zmieniają i jak to wygląda, tak? Bo może być tak, że przeciwciał nie mamy i one nagle się pojawią, co może sugerować, że rzeczywiście coś z tą tarczycą się zaczyna dziać. Może być tak, że właśnie mieliśmy przeciwciała, ale stwierdziliśmy, że wspomożemy leczenie właśnie tutaj odpowiednio dobraną dietoterapią i te przeciwciała spadają. To też nie jest tak, jak często mówią lekarze endokrynolodzy, że jak się ma przeciwciała, to one będą. Jeśli doprowadzimy do remisji choroby Hashimoto, czyli spakujemy sobie to Hashimoto do plecaka i całe życie ten plecak będziemy nosić na garbie, to pomimo tego, że to Hashimoto gdzieś tam u nas było obecne, to możemy nie odczuwać właśnie żadnych objawów chorobowych. Tak? I to o to chodzi, żeby jednak doprowadzić tą chorobę autoimmunologiczną do remisji, bo jeśli nie doprowadzimy jej do remisji, no to może się pojawić nam kolejna, kolejna, kolejna i kolejna. Kiedyś miałam taką pacjentkę właśnie jeszcze na początku swojej przygody lata temu, z dietetyką, która przyszła akurat z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Oczywiście tutaj jednym uchem wszystkie zalecenia wpadły, drugim uchem wszystkie zalecenia wypadły odnośnie snu, właśnie regeneracji, odpoczynku, odnośnie nisko przetworzonej diety, takiej silnie przeciwzapalnej. No ale generalnie pani stwierdziła, że no, to nie jest ten etap, gdzie ona chce cokolwiek w swoim życiu zmienić. No i przyszła rok później właśnie, jak jeszcze wtedy chodziła o lasce, tak później już właśnie przyjechała na wózku, bo oprócz tego, że właśnie miała to reumatoidalne zapalenie stawów, to dołączyła się jeszcze choroba Hashimoto, która spowodowała, że pani bardzo szybko przytyła, więc te i tak już obciążone stawy nie były w stanie dźwigać większego ciężaru, więc miała bardzo duże problemy. No i jedyne, co wtedy powiedziała, to pani Małgosiu, gdybym ja się pani wtedy posłuchała, to bym się do takiego stanu nie doprowadziła. Natomiast pacjent czy osoba, która zmaga się z daną chorobą autoimmunologiczną, ona musi być gotowa na zmiany i musi chcieć tych zmian, no bo my niestety za nią tego nie zrobimy.
Oprócz anty-TPO i anty-TG warto też badać antytraby, bo zdarza się, że tutaj rzeczywiście Hashimoto współwystępuje z chorobą Gravesa-Basedowa albo Graves-Basedow występuje z chorobą Hashimoto i czasem pacjentki mają nagle nadczynność tarczycy, później niedoczynność, nadczynność i no, to może się tak wahać. I tutaj oczywiście jeszcze warto robić badania w kierunku celiaki, z racji tego, że Hashimoto bardzo często współwystępuje z celiakią, tak samo jak celiacy mają obowiązek monitorowania na bieżąco pracy tarczycy, no bo jedna z drugą chorobą współwystępuje, więc tak na początek warto by było zrobić badania HLA, DQ2, DQ8, żeby zobaczyć, czy mamy predyspozycje genetyczne do celiaki. Jeśli wyjdą nam predyspozycje genetyczne do celiaki, to badamy przeciwciała, chociażby przeciwko transglutaminazie tkankowej. Natomiast musicie pamiętać, że część chorych nawet na celiakię, taką skąpoobjawową, nie wytwarza przeciwciał i wtedy jedynym badaniem potwierdzającym właśnie celiakię jest badanie właśnie gastroskopia z pobraniem kostków jelitowych, z wycinką właśnie kostków jelitowych do badania histopatologicznego. Więc tutaj warto zwracać na to uwagę i co bardzo ważne, to przed badaniami na celiakię absolutnie nie można być na diecie bezglutenowej, no bo ta dieta bezglutenowa w przebiegu celiaki ma za zadanie właśnie doprowadzić do tego, że te kosmki jelitowe się po prostu odnowią, więc tutaj warto o tym pamiętać, żeby sobie nie narobić krzywdy i przypadkiem, żeby wyniki nie były fałszywie ujemne. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny właśnie tutaj choroby Hashimoto, no to najczęściej każda choroba autoimmunologiczna ma podłoże genetyczne, więc jeśli u mamy jest Hashimoto, u cioci, u babci, no to my będziemy mieli większe predyspozycje właśnie do wykształcenia choroby autoimmunologicznej. Niewłaściwa flora bakteryjna jelit, dysbioza jelitowa, tak? Generalnie w jelitach znajduje się cały nasz układ odpornościowy w formie GALT. GALT to jest takie największe nagromadzenie komórek immunokompetentnych w naszym organizmie. Jeśli przerastają nam bakterie proteolityczne czy gnilne, to one odpowiadają za to, że jednak dochodzi do nieprawidłowej aktywacji układu odpornościowego i może dochodzić właśnie do rozwoju chorób autoimmunologicznych, więc najważniejsze, na czym musimy się skupić, to właśnie odbudowa tego całego ekosystemu jelitowego, tak, wyrównanie tej dysbiozy jelitowej. Tutaj kolejnym czynnikiem, który może się do tego przyczyniać, jest niewłaściwe pH żołądka, tak, bo jak Wam już mówiłam, niewłaściwe pH w żołądku powoduje, że zaburza się całościowy proces trawienia. Jeśli całościowy proces trawienia jest zaburzony, to nie dochodzi do aktywacji kompleksu mioelektrycznego, więc to jedzenie zalega, nie jest transportowane. Jak zalega, no to powoduje, że fermentuje, bakterie wtedy fermentują tą żywność, pojawiają się gazy, no i to wpływa na to, że znowu dochodzi do dysbiozy jelitowej. Niedobory składników pokarmowych, przede wszystkim niedobory witaminy D3 również mogą się przyczyniać do tutaj nieprawidłowej aktywacji układu naszego odpornościowego i właśnie będzie to negatywnie oddziaływało na funkcjonowanie układu odpornościowego. Mówi się, że witamina D3 już jest nie tyle co witaminą, ale ona jest nawet i prohormonem, czyli jest konieczna do każdej reakcji, która zachodzi w naszym organizmie. Natomiast no, pomimo odgórnych zaleceń i pomimo trąbienia o tym, żeby tą witaminę D3 suplementować, to nadal bardzo wiele osób jednak tej witaminy D3 nie suplementuje, tak? Więc tu przede wszystkim warto to uzupełnić, ale chociażby na nieprawidłową pracę tarczycy mogą również wpływać niedobory żelaza, niedobory witaminy B12, niedobory witaminy E, niedobory selenu, cynku. Warto tutaj sprawdzać, jak wygląda funkcjonowanie naszego całego organizmu, tak? Nadmiar lub niedobór jodu to mogą być kolejne przyczyny tutaj problemów z tarczycą. Mówi się, że właśnie jodowanie soli być może przyczyniło się do tego, że coraz więcej mamy tych problemów z tarczycą. Nadmiar stresu, stresowanie się, niedbanie o rytm dobowy, siedzenie po nocach przed komputerem, telewizorem, telefonem, 16 godzin czy 14 godzin pracy w ciągu dnia to kolejne czynniki, które mogą tutaj nam
pogłębiać problemy, niewłaściwy poziom hormonów tarczy płciowych. Tak często mamy pacjentkę, która nie zmaga się tylko i wyłącznie z niedoczynnością tarczycy, ale tutaj może również dochodzić do tego, że współwystępuje czy to hiperprolaktynemia, która też zaburza nam pracę tarczycy, czy chociażby zespół policystycznych jajników, insulinooporność tak samo będzie nam zaburzała pracę tarczycy, infekcje chociażby wirusem Epsteinem-Barrem, cytomegalowirusem, mykoplazma, bardzo często też candida, Yersinia enterocolitica, borelioza właśnie, blastocystis hominis, więc jeśli już robimy wszystko, a pomimo tego nie ma jakiejś znaczącej poprawy, jeśli chodzi o funkcjonowanie właśnie tutaj układu odpornościowego, to bardzo ważne jest sprawdzenie też przewlekłych, chronicznych infekcji. No i oczywiście spożywanie żywności wysoko przetworzonej może się przyczyniać również do tego, że ta tarczyca nie będzie pracowała prawidłowo, tak? Taka żywność wysoko przetworzona jest bardzo często silnie przeciwzapalna, co może tutaj jeszcze potęgować nam stan zapalny i zaburzać pracę tarczycy, chociażby węglowodory aromatyczne, czy heterocykliczne aminy aromatyczne, czy nitrozaminy, czy akrylamid, czy kwasy tłuszczowe trans, które jednak w dużych ilościach w takich gotowych produktach występują. Jest najważniejsze, aby dieta była maksymalnie nisko przetworzona. No i tutaj oczywiście, aby wyciszyć chorobę autoimmunologiczną, musimy namierzyć te czynniki, które wyzwoliły nam tą chorobę autoimmunologiczną i je wyeliminować, uzupełnić wszystkie niedobory składników odżywczych i zbilansować układ odpornościowy. Tak, jeśli chodzi o niedobory, które najczęściej tutaj się przyczyniają, no to właśnie witamina D3, witamina E, witaminy z grupy B, przede wszystkim witamina B6, B9, B12, żelazo, selen, cynk, to takie podstawy, na które tutaj warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o czynniki wyzwalające, no to właśnie te wszystkie tutaj przyczyny, które sobie omówiliśmy. Najważniejsze w pracy z pacjentem jest właśnie wywiad, żeby wiedzieć, co spowodowało, że ta choroba się pojawiła, tak? Może być jakaś trauma, może być śmierć bliskiej osoby, może być jakiś wypadek samochodowy. Wtedy często również taką dodatkową terapią jest również psychoterapia, żeby pacjent umiał sobie poradzić z tym stresem, który jest w jego życiu obecny, bo zdarza się często tak, że pacjent ma dopiętą na 100% dietę, suplementację, wszystko jest tak, jak być powinno, a pomimo tego jeszcze dalej tutaj no, ten organizm nam nie odpowiada tak, jak powinien i sprawdza się właśnie tutaj, czy przypadkiem to stres nie jest tym głównym czynnikiem, który doprowadza do tego, że my nie jesteśmy w stanie tego organizmu zbilansować. No jeśli chodzi o suplementację, to oczywiście uzupełniamy tutaj niedobory, które występują, więc witamina D3 najlepiej dobrana do właśnie poziomu 25 OH D3 standardowo. Teraz ze względu właśnie na pandemię mówi się, że jednak każdy powinien co najmniej te 4000 jednostek witaminy D3 suplementować selen, tak? W Polsce gleba zbyt bogata w selen nie jest, więc bardzo wiele pacjentów ma niedobory selenu, natomiast warto zwracać szczególną uwagę na to, że selen w zbyt dużych ilościach może mieć działanie właśnie zwiększające ryzyko nowotworów piersi, więc on nie może być suplementowany zbyt długo i w zbyt dużych dawkach. Cynk dodatkowo, jeśli suplementujemy cynk, to warto też zwrócić uwagę na miedź, z racji tego, że tutaj suplementacja cynkiem może nam miedź wypierać. Mówi się, że na każde 15 mg cynku powinno być 1,5 mg miedzi, co bardzo ważne też. Selen i cynk to są najwięksi antagoniści, więc jeśli macie preparat, w którym są te dwa składniki połączone, no to niestety ten preparat można sobie spuścić w toalecie, bo tutaj rzeczywiście no ten jeden składnik drugi będzie wypierał. Żelazo też tutaj raczej z taką gwiazdeczką, z racji tego, że żelazo samo w sobie suplementowane może nasilać stan zapalny właśnie w obrębie przewodu pokarmowego, w obrębie jelit, więc zanim zdecydujemy się na suplementację żelaza, to najlepiej najpierw zwiększyć podaż żelaza w diecie, poprawić wchłanianie tego żelaza, zająć się żołądkiem, zająć się właśnie jelitami,
spróbować naturalnie podnieść to żelazo, a jeśli to nie pomaga, no to ewentualnie rozważyć właśnie jakieś delikatne formy żelaza do suplementacji. Kwasy tłuszczowe omega-3 to taka podstawa podstaw, jeśli chodzi o suplementację. Jeśli nie jemy co najmniej 3 razy w tygodniu tłustych ryb morskich, to jednak te kwasy EPA i DHA powinny być w naszej stałej suplementacji, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z osobą chorą, czy zdrową, minimum 1,2 grama na dobę czystego EPA i DHA. I tutaj warto też się pokusić o GLA i ALA też właśnie ze źródeł, kwas alfa-linolenowy ze źródeł roślinnych, więc olej z wiesiołka, olej lniany, olej z ogórecznika czy olej z czarnej porzeczki. B-kompleks, tutaj też w zależności od występujących niedoborów, najlepiej metylowany. Jest coraz więcej też doniesień, że inozytol w połączeniu z choliną też bardzo fajnie wspierają pracę tarczycy, mioinozytol i deheroinozytol. Jeśli mamy jeszcze do czynienia z zespołem policystycznych jajników czy z jakimiś zaburzeniami hormonalnymi i brakiem owulacji, mogą również przyczynić się do poprawienia tej owulacji i zaburzeń gospodarki hormonalnej, betaina, HCL, enzymy właśnie, żeby tutaj poprawić to trawienie, gorzkie zioła też bardzo fajnie wspierają trawienie, sok z cytryny, ewentualnie właśnie papaina z ananasa, czy właśnie papaina z papai i bromelaina z ananasa tak samo mogą wspierać trawienie, ewentualnie ocet jabłkowy, też generalnie kwaśny, gorzki smak tutaj będzie nam stymulował produkcję soków trawiennych. Nawet jakbyście sobie pomyśleli teraz, że właśnie wypijacie taką kwaśną cytrynę, to już ślinianki powinny Wam zacząć bardziej pracować. No i wszystkie substancje przeciwzapalne, tak? Więc i kurkumina, i cynamon, i resweratrol, i EGCG, czyli ekstrakt z zielonej herbaty, wyciąg z pestek winogron, tutaj może być też święta bazylia, ashwagandha czasem pomaga pacjentkom z niedoczynnością tarczycy, ale w przypadku Hashimoto może zaszkodzić. Różaniec górski, tulsi, no naprawdę tych składników odżywczych o działaniu przeciwzapalnym jest bardzo dużo i one też muszą być dobrane do danej osoby. Kwercetyna, probiotyki też dobrane do zaburzeń flory czy do objawów, które występują. Tutaj już muszą być one dobierane indywidualnie, zresztą cała suplementacja powinna być dobierana indywidualnie z takich podstaw, to możemy dać tylko witaminę D3, kwasy tłuszczowe omega-3, no i może ten B-kompleks, bo pomimo tego, że jednak witamina B12 jest obecna w żywności, to jednak ona jest niestabilna i nie skłamy, jak 80%, nawet 90% pacjentów jednak te niedobory witamin z grupy B ma w takich rutynowych warunkach. Natomiast jeśli chodzi o wspomaganie, no to tutaj właśnie najważniejsze jest to, że dieta musi być silnie przeciwzapalna i to też musi być dobrane do osoby, z którą mamy do czynienia. Jeśli mamy panią Halinkę, która je drożdżówki, pączki, jakieś gotowe naleśniki, pierogi, to często u niej właśnie wyeliminowanie tych produktów wysoko przetworzonych i podążanie dietą nisko przetworzoną powoduje, że ta tarczyca zaczyna pracować prawidłowo, tak? Takie typowe zasady diety śródziemnomorskiej, więc dieta bogata właśnie w warzywa, w owoce, kiszonki, odpowiednie nawodnienie organizmu, to podstawy, którymi powinniśmy podążać. Natomiast jeśli mamy do czynienia już z pacjentem bardziej świadomym, no to często tutaj musimy wspomagać właśnie dodatkowo dalszymi eliminacjami, tak, chociażby właśnie glutenu, nabiału, lektyny pokarmowe też mogą tutaj być problematyczne. Jaja bardzo często mogą być też problematyczne, drożdże, więc musimy zwracać uwagę na to, z jakim pacjentem mamy do czynienia, tak? Mięso, ryby, jaja, ewentualnie strączki, jeśli mamy osobę na dietach wegańskich czy wegetariańskich, ale pamiętać, żeby jednak dbać o ten pełny aminogram, dbać o proporcje kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6, bo jednak w diecie
my dostarczamy zbyt dużo tych kwasów tłuszczowych omega-6, a za mało omega-3, dbać właśnie o ten tak zwany work-life balance, czyli właśnie optymalną ilość pracy, snu, relaksu, dbać też właśnie o przebywanie na świeżym powietrzu, tak, wystawianie się na słońce, w szczególności teraz już tego słońca powinno być teoretycznie coraz więcej, żeby też naturalnie syntetyzować witaminę D3, medytować, żeby wyłączyć głowę, bo problem w dzisiejszych czasach jest też taki, że właśnie mamy tego chomika biegającego od rana do wieczora w głowie i nie potrafimy go zablokować. I co najważniejsze, najważniejszy jest sen, tak? Jest coraz więcej badań naukowych, tak jak widzicie tutaj, naukowcy odkryli powiązanie między brakiem snu a wieloma ciężkimi chorobami, więc tutaj chodzimy spać 22, maksymalnie 23, śpimy te 6-8 godzin, najlepiej od 22 właśnie do 6, 2 godziny przed snem, nie korzystamy z żadnych urządzeń elektronicznych, żeby nie zaburzać dobowego rytmu wydzielania kortyzolu i melatoniny i to powinno się przyczynić do tego, że jednak tutaj ten organizm będzie wracał do homeostazy, wracał na poprawną ścieżkę. No i to tak z podstaw, myślę, że na dzisiaj byłoby tyle. Jakbyście chcieli dowiedzieć się więcej, to oczywiście zapraszam na platformę Maurycz TV bądź na indywidualne konsultacje. Teraz myślę, że sobie przejdziemy powolutku do pytań. Tutaj tych pytań się troszkę pojawiło. I mamy numer jeden. Niedoczynność tarczycy o nieznanym pochodzeniu przez kilka lat, wyniki w normie, TSH bliżej poziomu w dolnej granicy, FT3, FT4 w normie. Czy można pokusić się o odstawienie leków pod opieką lekarza, dietetyka? Jeśli tak, to w jaki sposób? Pytanie, w jakiej normie jest to FT3 i FT4 i w jakiej normie jest TSH? Natomiast najczęściej, jeśli pacjenci kilkanaście lat biorą leki, no to tutaj może być ciężko z ich odstawieniem, natomiast jeśli czuje pani, czy pan, pani chyba, że rzeczywiście być może pani organizm dobrze funkcjonowałby również bez leków, to na początku po prostu zmniejsza się stopniowo dawki i co 6 tygodni trzeba badać TSH, FT3 i FT4 i monitorować, jak to wygląda, najlepiej pod opieką oczywiście lekarza. Jak poprawić pH w żołądku? No to tutaj przede wszystkim właśnie spożywać posiłki w spokoju, nie przed komputerem, telewizorem czy telefonem, właśnie dbać też o ładny wygląd tych posiłków, bo jemy też oczami. Każdy kęs powinno się tutaj przeżuwać po 15-20 razy, a jeśli to nie pomaga, to właśnie gorzkie zioło, o których mówiłam, czy kwaśny smak, ewentualnie betaina, czy enzymy trawienne. Dlaczego ashwagandha może zaszkodzić w przypadku Hashimoto? Z racji tego, że wszelkie zioła mogą nam zmieniać równowagę ramion układu odpornościowego TH1 i TH2 i jeszcze bardziej nasilić atak tutaj właśnie układu odpornościowego, ale to jest już kwestia metylowana. Czy warto wybierać formy metylowane witamin w dostępnych suplementach? Jak to przekłada się na wchłanialność takich witamin? Oprócz witaminy B9, B12, tak, zawsze warto wybierać formy metylowane z racji tego, że jeśli nie wiemy, czy dana osoba ma mutację genu MTHFR, czy też nie, no to dając jej formę niemetylowaną, my możemy jej jeszcze bardziej zaszkodzić niż pomóc, tak? Bo jeśli ma dana osoba mutację genu MTHFR, to one po prostu tutaj nie będą się przyswajały. Organizm będzie potrzebował więcej enzymów i kofaktorów, żeby właśnie najpierw zmetylować, żeby one były przyswojone w optymalnych ilościach.
Czy mam polecenia do polecenia godnego lekarza endokrynologa na terenie Śląska? Niestety nie mam dietetyka, no to zapraszam oczywiście do poradni BUL. Pracujemy też online. Tak z wegetarianami, czy można spożywać sporo jajek? No tutaj z tymi jajkami jest kwestia indywidualna, tak? Jeśli nie możemy unormować niedoczynności tarczycy, jeśli nie możemy właśnie zmniejszyć tego ataku choroby Hashimoto, to warto chociaż na miesiąc wyeliminować te jajka i sprawdzić, czy cokolwiek się poprawi. Jeśli się nic nie poprawi, no to znaczy, że to nie jajka są problematyczne. I trzeba szukać dalej. W przypadku niedoczynności opuchnięte stawy, spuchnięte nogi, co można zastosować? Przede wszystkim zwiększyć nawodnienie, sprawdzić, czy tarczyca jest unormowana, bo dopóki tarczyca nie będzie unormowana, no to niestety tutaj te nogi mogą puchnąć, ewentualnie jakieś masaże czy drenaże limfatyczne mogą też się przyczynić do zmniejszenia opuchlizny. Ewentualnie jeszcze można spróbować sobie forskoliny, która powinna właśnie troszkę zmniejszyć magazynowanie tej wody. Widzę, że już powoli. Się pokończyły pytanka. Czy w niedoczynności można od czasu do czasu spożywać chlorellę i spirulinę? O, tutaj może być problem właśnie z jodem, z racji tego, że nie jesteśmy w stanie ocenić, ile w danym produkcie tego jodu jest i ile sobie nasz organizm przyswoi, a jak wiadomo, jod w przypadku choroby Hashimoto może być problematyczny, więc do spiruliny i chlorelli podchodziłabym z ostrożnością na pewno. Metody na obniżenie przeciwciał. Znalezienie czynnika, który wywołuje chorobę Hashimoto. To jest najprostsza metoda i dbanie o cały styl życia. Jakich rodzajów treningu unikać przy problemach z tarczycą i Hashimoto? Przede wszystkim treningów bardzo obciążających, które powodują, że później jest problem z regeneracją. Dodatkowo również warto zwrócić uwagę, żeby te treningi nie trwały nie wiadomo jak dużo czasu, no bo jednak może to doprowadzać do tego, że właśnie ilość kortyzolu będzie się zwiększała, który będzie nam zaburzał równowagę układu odpornościowego. Nadczynność oraz niedoczynność po ciąży, jak pomóc tarczycy się uspokoić, no to tutaj najczęściej mamy też właśnie do czynienia z tak zwanym poporodowym zapaleniem tarczycy, więc potrzeba czasu, bo ciąża zmienia nam właśnie równowagę ramion odpornościowych. Zazwyczaj te poporodowe zapalenie tarczycy tak 2-3 miesiące po ciąży powinno minąć. Widzę, że tutaj już musimy powolutku kończyć, bo chyba następne osoby zaczynają się schodzić i zaraz będzie kolejny prelegent. A co z kontrastami podawanymi w czasie badań? Nie, zazwyczaj kontrast tutaj nie powinien wpływać negatywnie na funkcjonowanie pracy tarczycy, jeśli przed badaniami też było sprawdzone, jak funkcjonują nerki. Więc tutaj musicie to oceniać powolutku. Jeśli cokolwiek wcześniej się działo po podaniu kontrastu, no to warto tą tarczycę zbadać. Jeśli nie było żadnych problemów, to raczej nie powinno to wpływać. Na pH moczu zwiększyć czy zmniejszyć? Ma być bardziej kwasowe czy mniej kwasowe? Jeśli chodzi o nawracające infekcje,
układu moczowego, to tutaj żurawina, sok z żurawiny może być pomocny. Sprawdzić, czy nie ma jakichś infekcji bakteryjnych, jeśli jest pH takie 5,0, chociaż 5, 5,5 jakby było, to by było już ok. Nie, zawsze jeśli chodzi o tarczycę, badamy całą trójkę tarczycową, tak? Czyli standardowe badanie, musimy sprawdzić TSH, FT3 i FT4, bo tutaj musi być sprawdzone wszystko od A do Z, tak? Nie może być samo TSH, bo TSH może być wysokie, bo ktoś 3 dni wcześniej robił trening, a to wcale nie oznacza, że ma jakikolwiek problem z tarczycą. Olejki CBD jak najbardziej są pomocne, warto je stosować właśnie w szczególności, jeśli ktoś ma problemy ze snem, z wyciszeniem, no ale CBD ma ogólnie prozdrowotne działanie, więc tutaj warto je włączać do swojej suplementacji, jeśli możemy. Czy można zacząć badać tarczycę przez badania USG? Zawsze sprawdzamy. Najlepiej by było zrobić sobie cały panel plus przeciwciała, czyli TSH, FT3, FT4, antyTPO, antyTG i do tego USG. To wtedy nam w pełni pokaże, jak ta tarczyca funkcjonuje i czy mamy jakiekolwiek zaburzenia, czy też nie. Super. Skoro nie ma więcej pytań, to ja w takim razie serdecznie za dzisiaj dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia.